Krótkie spojrzenie na Textus Receptus. Ten materiał jest opracowany na podstawie informacji przygotowanej przez Trinitarian Bible Society. Jest to organizacja dosyć mocno wspierająca przekłady biblijne oparte na Textus Receptus. Dlatego można powiedzieć, że to są zwolennicy Textus Receptus i sympatycy ruchu King James Only, czyli tacy, którzy uznają autoryzowaną wersję 1611 roku w języku angielskim za miarodajną. I teraz ciąg dalszy jest oparty głównie na tym materiale, lekko jedynie obcięty tak, że nie jest to cały materiał. Autorami są Andersonowie, czyli małżeństwo Anderson. Dosyć długo ci autorzy w Trinitarnym Towarzystwie Biblijnym mieli taką wiodącą rolę, jeśli chodzi o autorów różnych opracowań. Poszukując przekładów do publikacji, celem Trinitarian Bible Society jest stworzenie lub wybór wersji Nowego Testamentu, których podstawa tekstowa jest jak najbardziej zbliżona do greckiego tekstu otrzymanego, czyli Received Text Receptus, Received Textus Receptus, otrzymany tekst, otrzymany tekst przyjęty. Towarzystwo używa formy greckiego tekstu Nowego Testamentu, znanej jako Textus Receptus lub Received Text, czyli przyjęty tekst. Te stwierdzenia zawarte w materiałach wstępnych Trinitarian Bible Society są dobrze znane większości zwolenników towarzystwa. Jednak przez lata pojawiały się pytania dotyczące znaczenia i celu stanowiska Towarzystwa Trinitarnego w sprawie tekstu greckiego. I teraz zaczyna się dla nas najciekawsza część, czyli ta dotycząca Textus Receptus. I autorzy tego opracowania piszą, że chcieliby przeanalizować niektóre z tych pytań w nadziei, że pomogą ich sympatykom lepiej zrozumieć stanowisko towarzystwa. Teraz pytania, które dla nas są ważne z punktu widzenia dzisiejszego odcinka. Jakie znaczenie ma tekst grecki? Pytanie, które zastanawia niektórych z naszych zwolenników, to dlaczego w ogóle musimy się zajmować tekstem greckim? No i mamy angielską wersję autoryzowaną, zdaniem tych zwolenników doskonałą Biblię w języku zrozumiałym dla milionów ludzi na całym świecie, podczas gdy greka nie jest językiem światowym, a greka Nowego Testamentu jest znana tylko kilku uczonym. Dlaczego więc potrzebujemy tekstu greckiego? Tak piszą Andersonowie. Teraz dalej prowadzą swoją narrację w ten sposób. Bóg w swojej opatrzności postanowił, że Nowy Testament będzie napisany po grecku. Jak trafnie napisali tłumacze wersji autoryzowanej, czyli King James, Authorized Version, hebrajski tekst Starego Testamentu i grecki Nowego są dwiema złotymi rurami, a raczej przewodami, przez które gałązki oliwne opróżniają się do... No właśnie, jest to nawiązanie do takiego starotestamentowego obrazu. Te zatem języki Pismo Święte, mówi w tych językach, stawiamy przed sobą do tłumaczenia. Jako, że są to języki, w których Bóg miał przyjemność przemawiać do swojego Kościoła przez swoich proroków i apostołów. Również teolodzy westminsterscy, co jest ważne dla Towarzystwa Trinitarnego, bo są to właśnie tacy, którzy teologów westminsterskich traktują dosyć wysoko, również teolodzy westminsterscy uznali znaczenie tekstu w języku oryginalnym,
stwierdzając, że to właśnie te teksty, które będąc bezpośrednio natchnione przez Boga i przez Jego szczególną opiekę i opatrzność, zachowane w czystości przez wszystkie wieki, są zatem autentyczne. Mają być tłumaczone na inne języki. To właśnie dlatego, że Bóg poruszył ludzi, aby napisali Jego słowo nowego przymierza w języku greckim. Zajmujemy się tekstem w tym języku. Tyle wyjaśnień szefostwa Trynitarnego Towarzystwa Biblijnego. I dalej zadają oni pytanie w tym właśnie opracowaniu, czy istnieje tylko jeden tekst grecki. No więc odpowiedź jest uczciwa, brzmi nie. Różne księgi Nowego Testamentu były spisane indywidualnie i kopiowane, aby krążyły wśród kościołów starożytnego świata. Z czasem Bóg sprawił, że ludzie połączyli te księgi w jeden tom, Nowy Testament. Ten tom i jego części były kopiowane i ponownie kopiowane ręcznie przez wieki. Wiele manuskryptów zostało znalezionych w ciągu wieków w obszarach starożytnego świata greckojęzycznego, a kilka mniej wiarygodnych odkryto w Aleksandrii w Egipcie. Takie jest stanowisko Towarzystwa Biblijnego Trynitarnego. Dalej tłumaczą oni, że do czasu rozwoju prasy drukarskiej w połowie XV wieku dostępnych było wiele rękopisów. W ciągu następnych stuleci liczni ludzie zaczęli zbierać, zajęli się zbieraniem, łączeniem i porównywaniem manuskryptów w celu uzyskania jednego kompletnego tekstu greckiego Nowego Testamentu do druku. Jednym z najwcześniejszych z nich jest tekst, który znamy jako Textus Receptus lub Received Text, czyli przyjęty tekst. Praca ta nie ustała i dziś uczeni kontynuują zbieranie i porównywanie manuskryptów, starając się stworzyć to, co ich zdaniem jest lepszym tekstem greckim. Najnowszą z nich jest praca oparta nie tylko na Textus Receptus, ale również na mniej wiarygodnych z punktu widzenia Towarzystwa Biblijnego Trynitarnego manuskryptach opublikowanych przez Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. Jest ona powszechnie nazywana tekstem krytycznym Nestle-Aland'a. Oczywiście to nie jest tutaj moja uwaga na marginesie pełnia informacji, bo jeszcze mamy tekst bizantyjski Robinsona, jeszcze mamy SBI, Society for Biblical, coś tam, Institute, na pewno przekręcam tą nazwę, ale jest taka jeszcze wersja, która jest konkurencyjna do Nestle-Aland'a, a więc nie jest tak, że jest tylko Nestle-Aland, ale dobrze, tutaj jest na Nestle-Aland'a zwrócona uwaga. Z wielu powodów przedstawionych w innych publikacjach Trynitarnego Towarzystwa Biblijnego, Trynitarne Towarzystwo Biblijne odrzuca tekst krytyczny Nestle-Aland'a i używa Textus Receptus jako podstawy naszej, to znaczy ich, pracy tłumaczeniowej. Czym jest Textus Receptus? Co to w ogóle jest ten Textus Receptus? No i tutaj jest bardzo ważna informacja, którą też towarzystwo przedstawia i nie jest to wcale ukrywane, jest to jawne. Obecnie termin Textus Receptus jest używany ogólnie w odniesieniu do wszystkich wydań greckiego Nowego Testamentu, które są zgodne z wczesnymi wydaniami drukowanymi Desideriusa Erasmusa. Desiderius Erasmus. I tutaj jest informacja dołożona spoza tekstu Andersona, Andersonów, przepraszam. I ci właśnie tutaj, ten przedstawiony Desiderius Erasmus, kto to był? To ja dodaję z encyklopedii, że Desiderius Erasmus Rotterdamus był holenderskim filozofem i teologiem rzymskokatolickim. Jednym z czołowych humanistów renesansu. Miał nawet nazwę książę humanistów.
był to rzymskokatolicki duchowny. Z punktu widzenia biblijnego był heretykiem, ponieważ głosił, że człowiek z natury jest dobry, a zło zaś jest pochodną niewiedzy. Natomiast jeszcze o Erasmusie z Rotterdamu wiemy, że to był ten człowiek, który polemizował między innymi z Marcinem Lutrem, nie zgadzając się z nim. Kontynuuję teraz to, co piszą Andersonowie. Erasm z Rotterdamu, który żył w latach 1469-1536, rzymskokatolicki humanista, przetłumaczył Nowy Testament na łacinę i przygotował wydanie greki, które miało być wydrukowane obok jego łacińskiej wersji, aby przedstawić, zademonstrować tekst, z którego pochodziła jego łacina. Czyli to taka innowacja była w tamtym czasie, gdyż wcześniej tego nie robiono, od razu był tekst łaciński bez tłumaczenia, skąd to się wzięło. Więc dosyć taką dobrą rzecz zrobił, stąd jest znany. Erasm korzystał z 6 lub 7 greckich manuskryptów. Najstarszy z X wieku, czyli 900 lat po apostołach. I te greckie manuskrypty łączył, porównywał w procesie, w którym wybierał preferowane przez niego odczytanie, gdy występowały różnice, bo różnice były. W kilku przypadkach poszedł za łaciną, a więc nie było to oparte na tekście greckim natchnionym przez Boga, tylko poszedł za łaciną, o której podstawach w ogóle nie wiemy, skąd one się wzięły. Więc mamy po pierwsze źródło Erasmus, który sam z siebie już był typem, no, którego dzisiaj w żadnym szanującym się zborze chrześcijan nie przyjęlibyśmy jako brata, bo nie uznawał Ewangelii Pana Jezusa, nie uznawał faktu, że każdy człowiek jest grzesznikiem. Nie uznawał faktu, że jest człowiek zły z powodu grzechu mieszkającego w nim. Więc był z punktu widzenia biblijnej wiary człowiekiem, który w ogóle nie rokował nadziei, żeby go traktować jako wierzącego. Po drugie, był wrogiem reformacji rzymskokatolickiej, której przedstawicielem był Marcin Luther, z którym się kłócił właśnie Erasm z Rotterdamu. Był w konflikcie z nim. Także on, taki człowiek, sobie według swojego widzimisię interpretował, które rzeczy z greckiego tekstu umieścić w swojej książce, plus wiele rzeczy dołożył z łaciny, które nie miały poparcia greckim tekstem. Więc to jest oczywisty fakt. W kilku przypadkach poszedł za łaciną i włączył niektóre z jej odczytów do swojego tekstu. A to oznacza, że nie jest to coś, co było natchnione przez Boga, tylko zostało włączone przez Erasmusa, rzymskokatolickiego heretyka. Wydanie to ukazało się w 1516 roku. Zainteresowanie tym tekstem greckim było duże i dało mu osobistą sławę. Ten Nowy Testament był pierwszym opublikowanym wydaniem Nowego Testamentu z rodziny Textus Receptus, ale nie jedynym. I mało tego, nie pierwszym całkowicie, bo przed nim był jeszcze inny fragment. Termin Textus Receptus został jednak po raz pierwszy użyty w odniesieniu do wydania greckiego Nowego Testamentu opublikowanego przez Elzewirów dopiero w roku 1633, czyli wiele lat później. To też jest bardzo ważna informacja. Dlatego, że mamy takie różne rzeczy, które są opublikowane później, a potem myślimy, że one były zawsze, na przykład tulip. Tulip to jest dopiero fantazja dwudziestowieczna. Kalwin o niej nie słyszał. Kalwin spaliłby każdego na stosie, kto wyznawałby tulip. Ale dziś uważa się, że tulip i kalwinizm to jedno. No więc dalej. Przedmowa do tego wydania napisana przez Daniela Heinziusa zawiera łaciński zwrot tekstu Receptum. Z tego powodu wydanie z 1633 roku stało się znane pod marketingową nazwą Textus Receptus lub
tekst otrzymany. Termin ten został rozszerzony na liczne, wzajemnie niezgodne między sobą wydania greckiego Nowego Testamentu, które pochodzą z tej samej bizantyjskiej rodziny tekstowej, reprezentującej większość rękopisów greckich sprzed XVI wieku, tak twierdzą Andersonowie w ich artykule. Należy pamiętać, że wzajemne, niezgodne ze sobą, bez aparatu krytycznego wydania, zaliczone do tej rodziny greckich Nowych Testamentów, były tomami drukowanymi, poprzedzające je greckie teksty były rękopisami, które z kolei były kopiowane z kopii przez wiele lat, wiele setek lat. Żadne dwa z ponad 5000 znanych dziś manuskryptów nie zgadzają się ze sobą w 100%. Tak twierdzą właśnie tutaj te informacje. Dalej, innymi słowy, Textus Receptus nie został wydrukowany tylko z jednego manuskryptu, a jest prywatną, swobodną kombinacją ducha Erasma z Rotterdamu i jego następców. Ile jest wydań Textus Receptus? Na przestrzeni lat powstało około 30 różnych wydań Textus Receptus. Każde z nich różni się od pozostałych. Wydano ponad 500 druków. Dlaczego różne wydania nazywane są Erasmus, Stefanus i tak dalej? W ciągu ostatnich 4 stuleci wielu ludzi wydało edycję Textus Receptus. Wydania te noszą ich nazwiska i lata, w których zostały opublikowane. No i tutaj mamy pochodzącą ze stron Towarzystwa Biblijnego, Trinitarnego Towarzystwa Biblijnego, informację, ile tego było. Więc liczmy. Po pierwsze, Textus Receptus z Tunika, opublikowany w Complutensian Polyglot, wydrukowane w 1514 roku. I widzimy, 1514 rok, Stunik, Stunic, jak to się pisze i jak to się wymawia, nie wiem, więc mniej więcej tak, Textus Receptus Stunica, Stunica. Po drugie, 5 różnych, czyli już razem 6, i różniących się między sobą wydań Textus Receptus Erasma. Czyli Textus Receptus z 1516 roku, 2 lata po tym właśnie Stuniku, Textus Receptus z 1519, Textus Receptus z 1522, dopiero w tym Textus Receptus z 1522 pojawia się tak zwana Comma Johanneum, czyli tekst, który mamy w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 7-8 werset. Wcześniej go nie było. Textus Receptus z 1527 i Textus Receptus z 1535. Te 5 różnych, różniących się między sobą wydań przez samego Erasma, czyli tego samego autora, który sam siebie w kolejnych wydaniach poprawiał. Także mamy Textus Receptus Collineusa z 1534, które powstało z 5 wzajemnie sprzecznych wydań Textus Receptus Erasma i z Textus Receptus Complutensian Polyglot, czyli ten Collineus próbował z tych 6 wcześniejszych zrobić jedno i wyszło mu 7. Niezgodne z tymi 6 poprzednimi. Potem mamy 4 różne i wzajemnie sprzeczne wydania Textus Receptus Stephens, Stefana, przygotowane przez Roberta Estienne, który również jest nazywany Stefanus lub Stephens. A więc mamy 7 wcześniejszych wersji plus 4 nowe Stefanusa. Textus Receptus z 1546, Textus Receptus z 1549, Textus Receptus z 1550, i Textus Receptus z 1551. Więc jeśli dobrze liczymy, to mamy najpierw 1, potem 5, to jest 6, potem 7, a teraz 7 plus 4, to jest 11 wersji. 11 głównych wersji.
ale dopiero się rozkręcamy. Jeszcze mamy 9 wzajemnie sprzecznych wydań Textus Receptus Teodora Bezy, który był kalwinistycznym siepaczem u boku Jana Kalwina, które powstały w latach 1565-1604, z których 10 ukazało się pośmiertnie, czyli 9 plus 10 to razem 10. 10 plus wcześniejsze, raz, 6, 7, 11 plus 10, 21. I potem dwa wzajemnie niezgodne wydania Textus Receptus Elzevira z 1624 i z 1633. Wydanie znane z ukształtowania się marketingowo rozpoznawalnej nazwy Textus Receptus i 1641, czyli 2 plus 1 to jest 3, plus wcześniejsze 21, to mamy już 24 główne wydania Textus Receptus, o których mówi Trinitarne Towarzystwo Biblijne, które jest zwolennikiem właśnie tego, żeby bazować na Textus Receptus. Stefanus jest najlepiej zapamiętany dzięki swojemu wydaniu Textus Receptus z 1550 roku. Po wydaniu Textus Receptus Erasma z 1527 i 1535 roku było to pierwsze wydanie, które zawierało marginalne warianty, czyli to był tekst krytyczny, skoro zawierało marginalne warianty odczytów, czyli był to tekst krytyczny, warianty te zostały zestawione z 14 manuskryptów i greckiego Nowego Testamentu z Complutensian Polyglot. Stało się ono jednym z najbardziej znanych wydań Textus Receptus, nazywane wydaniem królewskim, bo było bardzo popularne w Anglii i do dziś jest publikowane w Stanach Zjednoczonych w formie interlinearu, który bywa określany jako tekst Berry. Jest to błędne określenie, ponieważ George Ricker Berry po prostu dodał do edycji tekstu Stefanusa 1550 roku leksykon grecko-angielski do Nowego Testamentu oraz rozdział zatytułowany Synonimy Nowego Testamentu. Jednym z najważniejszych wydań Textus Receptus jest wydanie Bezy z 1598 roku. Pamiętamy, Beza jest to kalwiński zwolennik Jana Kalwina. To wydanie, oprócz edycji Stefanów z 1550 i 1551, zostało użyte jako jedna z wielu greckich podstaw autoryzowanej wersji z 1611. Beza zestawił i wykorzystał w swojej pracy liczne greckie manuskrypty i wydania drukowane, a także włączył łacińską wulgatę, czyli nie oryginał, tylko łacińską wulgatę, Jeremiego, bo wulgat też było trochę. Jeromea, nie wiem, czy nie przekręcam. Wulgata Jeromea, może wulgata Jeremiego po polsku będzie. Oraz swój własny łaciński i grecki tekst też Beza włączył wraz z adnotacjami tekstowymi. No i teraz pytanie. Skoro jest tak dużo wersji wzajemnie sprzecznych, czy różnice między wydaniami Textus Receptus są znaczące? Odpowiedź jest nie. I tak samo jest dzisiaj z Nestle Aland. Też nie są znaczące. Różnice te obejmują ortografię, akcenty, znaki oddechowe, kolejność słów i inne drobne różnice, okropnie drobne rodzaje różnic. Jak stwierdzono w przedmowie do wydania Textus Receptus przez Trinitarian Bible Society, wydania Stefensów, Beza i Elzevirów przedstawiają zasadniczo ten sam tekst, a różnice nie mają większego znaczenia i rzadko wpływają na sens. Rzadko wpływają na sens. Czyli wpływają czasami, ale rzadko. Które wydanie Textus Receptus drukuje Trinitarian Bible Society? Czy któreś z tych 24 wcześniejszych? Nie, 25. Inne, zupełnie inne. W drugiej połowie XIX wieku Scrivener
przygotował wydanie greckiego Nowego Testamentu, które odzwierciedla Textus Receptus leżący u podstaw angielskiej autoryzowanej wersji. Czyli co zrobił Scrivener? Scrivener wziął tekst angielski King James i przetłumaczył z powrotem na grecki. To zrobił Scrivener. Oczywiście technika pracy była trochę inna, ale generalnie o to chodzi, że wziął angielski tekst i przetłumaczył go na starogrecki. To tak jakbyśmy dzisiaj wzięli Biblię Tysiąclecia i przetłumaczyli sobie na grecki starogrecki i twierdzili, że ten starogrecki to jest jakiś oryginalny, skoro nie jest. No nie jest, no bo pochodzi z tłumaczenia z polskiego. No a tutaj pochodzi z tłumaczenia angielskiego. Scrivener wziął tekst angielski autoryzowanej King James, który to tekst był przetłumaczony z nieznanych źródeł. Tak, King James była przetłumaczona z nieznanych źródeł. Dokładnie tak samo jak Biblia Mocy Cerońskiego też jest przetłumaczona z nieznanych źródeł. On twierdzi, że przetłumaczone z oryginałów plus jego prywatne rozmowy z apostołami. No więc tutaj tak samo mamy, nie wiemy skąd King James został przetłumaczony. I pisze to otwartym tekstem Trinitarne Towarzystwo Biblijne, które jest wielkim zwolennikiem tego przekładu. Scrivener wziął tekst angielski autoryzowanej King James, który był przetłumaczony z nieznanych źródeł i wstecznie zaproponował tekst grecki, z jakiego w jego opinii mógłby pochodzić tekst angielski. Technicznie rzecz ujmując, przetłumaczył King James na grecki. Wydanie to opublikowane pośmiertnie w 1894 roku jest obecnie publikowane przez towarzystwo. Oczywiście jest to tekst publiczny, 1894 rok. Czym różni się wydanie Scrivenera od pozostałych wydań Textus Receptus? Scrivener, żyjący w latach 1813-1891, starał się, czy mu wyszło, czy nie, historia oceni, starał się jak najdokładniej odtworzyć tekst grecki, na którym opiera się autoryzowana wersja z 1611 roku. Oczywiście nie był w stanie tego zrobić, bo nie wie, na ile dokładni byli tłumacze autoryzowanej wersji, czy oni w ogóle tłumaczyli z greckiego, bo nie wiemy skąd tłumaczyli, więc to takie jest naprawdę bardzo odważne zadanie, które wykonał Scrivener. Jednakże autoryzowana wersja nie została przetłumaczona z jednego wydrukowanego wydania tekstu greckiego. Po prostu nie zgadza się z żadnym Textus Receptus, które były znane. Tłumacze autoryzowanej wersji w dużej mierze opierali się na pracy Williama Tyndala. To jest fakt. Czyli przetłumaczyli staroangielskiego Tyndala na bardziej aktualnego angielskiego King Jamesa. To zrobili. A William Tyndall skąd to miał? No, spytajcie Tyndala. No i też korzystali z prac Tyndala i innych wydaniach Biblii angielskiej. Czyli nie wiadomo skąd to było wzięte. Tłumaczyli tak naprawdę version była częściowo lub w znacznym stopniu tłumaczona z innych wcześniejszych angielskich wydań. Były więc miejsca, w których nie jest jasne, jaka była grecka podstawa Nowego Testamentu. Scrivener w swoim zrekonstruowanym i zredagowanym tekście wykorzystał jako punkt wyjścia wydanie Bezy z 1598 roku, identyfikując miejsca, w których tekst angielski miał inne odczytanie niż grecki. Bardzo ciekawe, zbadał 18 wydań Textus Receptus, czyli nie wszystkie 25 wcześniejsze, tylko 18 z nich, aby znaleźć prawidłowe greckie tłumaczenie i wprowadził zmiany do swojego greckiego tekstu. Kiedy skończył, stworzył wydanie greckiego Nowego Testamentu, które bardziej zbliżone jest do tekstu Authorized Version, czyli King James, niż jakiekolwiek inne wydanie Textus Receptus. Więc podsumujmy ten kawałek. Scrivener wziął angielski tekst Biblii, który był przetłumaczony z angielskiego i łacińskiego wcześniejszego tekstu i
z nieznanych, bo nie zgadzających się z greckimi wydaniami źródeł, może z jakichś greckich, ale nie wiemy z których, bo takie greckie nie istniały w tamtym czasie. I Scrivener wziął ten angielski tekst z nieznanego pochodzenia i wydał grecki Nowy Testament, który jego zdaniem, w jego opinii był źródłem King James. Bardzo, bardzo trudna praca. Powiedziałbym niemożliwa. No i idziemy dalej. Tekst Andersona i jego żony kontynuuje. Ile różnic znajduje się... Tak, to są słowa Andersona i Anderson. Pani Anderson i pana Andersona. I ile różnic znajduje się między tekstem Textus Receptus Scrivenera a tekstami Textus Receptus Stephanusa i Textus Receptus Bezy. Czyli tylko tymi dwoma, Stephanusa i Bezy. No więc odpowiedź brzmi tak. Istnieje około 190 różnic pomiędzy tekstem Textus Receptus Scrivenera a tekstem Textus Receptus Beza z 1598 roku. A nie zapominajmy o tym, że to jest od razu informacja, w ilu miejscach King James się na pewno różni od Textus Receptus. A między tekstem Textus Receptus Scrivenera a tekstem Textus Receptus Stephanusa 1550 są 283 różnice. No więc widzimy, że jest to dosyć ciekawa kwestia. Do tego trzeba doliczyć jakie różnice. Po pierwsze, sami widzimy na przykład w liście do Hebrajczyków, że ofiara według Scrivenera została złożona przez Boga, a w King James jest, że została złożona przez człowieka i w żadnym tekście greckim nie ma, że ofiarę złożył człowiek. Dlaczego? Dlatego, że to jest nauka rzymskokatolicka, że to człowiek składa ofiarę mszy i to wprowadzono do King James, niestety. Takich miejsc jest wiele w King James, które nie znajdują się nawet w Scrivenerze. Także musimy mieć tego świadomość, że takie rzeczy będą nas zaskakiwać. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że każdy polskojęzyczny czy anglojęzyczny przekład jest tylko i wyłącznie przekładem i najważniejsze doktryny biblijne jesteśmy w stanie z tych właśnie wydań wyciągnąć, niezależnie od tego, który przekład Biblii mamy. Biblia przede wszystkim musi być czytana, w przekładzie również. I to, że tych różnic jest tyle, pokazuje, że nie jest prawdą, że King James jest jakimś idealnym przekładem, bo nie jest. Jest to tylko przekład, czyli opinia tłumaczy na temat tego, co ich zdaniem z tekstu Tyndala powinno być dalej w ich wydaniu. Natomiast oczywiście tak samo jest z każdym innym przekładem, czy to Biblią Tysiąclecia, czy Biblią Warszawską, czy każdą inną Biblią. Mało tego, jeśli sięgasz od razu do tekstu greckiego, czy hebrajskiego, czy aramejskiego, to choć to są natchnione teksty bezpośrednio przez Boga, jeżeli mamy do czynienia z tym tekstem, który dał Bóg, to on był przekazany, Stary Testament po hebrajsku i aramejsku, Nowy Testament po grecku. Ale twoje niedomagania jako czytelnika, tak samo jak po polsku, gdy czytasz polską Biblię, nie wszystko zrozumiesz, tak samo jak czytasz bezpośrednio z greckiego, czy hebrajskiego, czy aramejskiego, potrzebujesz pamiętać o tym, że trzeba brać cały kontekst całej księgi, całego Pisma Świętego i wtedy jesteś bezpieczny, a nie, że się tak będę kurczowo trzymał jednego wersetu wyrwanego z kontekstu, bo wtedy jest to dziwne. I nie jest prawdą, żeby był jeden przekład właściwy. Nie. Każdy przekład Pisma Świętego, jaki Bóg pozwolił, żeby został wydany, może z wyjątkiem takich jaskrawych przekładów, które są bardzo, bardzo mocno nieudane, jest do polecenia. Ale po polsku takich
przekładów, którym możemy zaufać, jest ponad 27 przekładów. 27 przekładów. Czytajmy Pismo Święte i te różnice, które są w rękopisach, są najczęściej nieistotne w żaden sposób. Różnice między przekładami wynikają z temperamentu tłumaczy, a nie z tekstu, z którego korzystali. I są fragmenty rękopisów, które są zgodne między wszystkimi manuskryptami, ale ich przekłady na języki narodowe są różne. Właśnie dlatego, że nie jest istotne, jaki tekst leży u podstaw tłumaczenia, tylko jest istotne to, że na język polski autor chce przełożyć ten tekst jak najlepiej i jeden tłumacz wyrazi to jednymi słowami, a drugi tłumacz wyrazi to trochę innymi słowami. Ten sam tłumacz, bazując na tym samym tekście, tłumacząc tekst drugi raz, wyraża to inaczej. Dlatego, że chce oddać to najwierniej, jak umie, a to też powoduje, że najwierniej, jak umie, może być wyrażone różnymi sformułowaniami. I raz czujemy, że najlepiej jest oddać, kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. Innym razem, kto ufa Panu Jezusowi, ma życie wieczne. Innym razem, kto wierzy Jezusowi, ma życie wieczne. Przecież to jest ta sama informacja w tych trzech różnych, oddanych różnie zdaniach. Niech Bóg wam błogosławi. Jeśli nie wierzycie jeszcze Panu Jezusowi Chrystusowi, to zaufajcie Mu, bo to jest ważne, że wtedy macie życie wieczne. A to jest w każdym przekładzie Biblii jasno powiedziane. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto wierzy Synowi, ma życie wieczne. Kto wierzy, ufa Panu Jezusowi Chrystusowi, nigdy nie zginie i nie trafi do jeziora ognistego, na które zasłużył. Dziękuję za uwagę.